Rozmowa dnia. A gościem sygnałów dnia jest pan minister Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie ministrze, dzisiejszy Newsweek, ale też w pewnym sensie dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna piszą, że twórcy spółki firmy GetBack dotarli do otoczenia premiera Mateusza Morawieckiego. Newsweek podaje również informację, co prawda zaznacza, że podobno istnieje nagranie ojca pana premiera, rozumiem, rozmawiającego z szefem GetBacku. Czy to dotarcie do państwa i włączenie państwa w kłopoty GetBacku i pewnie, jak już dzisiaj pokazuje, to sytuacja byłego prezesa, czyli te zarzuty, które ma organizacji, która prowadziła działalność przestępczą, nie udało się. I to jest, wydaje mi się, najważniejsza informacja. To znaczy próba włączenia państwa w te kłopoty i użycia państwa do obrony interesów ludzi, którzy tworzyli GetBack, się nie udała. Nie udała się dzięki stanowczej reakcji tego państwa, czyli dzięki temu, że pan premier od razu te informacje skierował do odpowiednich służb. Od razu KNF po kłamliwej informacji giełdowej spółki jakoby prowadziła rozmowy o dokapitalizowaniu z państwowymi instytucjami, czyli z Polskim Funduszem Rozwoju i z Bankiem PKO o dofinansowaniu właśnie tej spółki w kwietniu. Od razu giełda zdjęła akcje, obrót akcjami właśnie z parkietu, a KNF rozpoczął działania, które szybko zakończyły się skierowaniem do prokuratury wniosku o akt oskarżenia i wreszcie zarzutami w półtora miesiąca wobec byłego prezesa i zresztą te zarzuty pewnie to nie jest finał tej sprawy, jeśli chodzi o postępowanie karne. Więc mamy sytuację, w której była próba rzeczywiście włączenia państwa w tą sprawę, ale ta próba się nie udała. Dobrze, to opozycja mówi tak, bo ja przytoczę argumenty wysuwane przez przedstawicieli partii opozycyjnych, szczególnie przez Platformę i przez Nowoczesną. Ta afera ma większy wymiar niż afera Amber Gold. Konieczne jest powołanie nawet sejmowej komisji śledczej, która by prześwietliła sprawę GetBacku. Co pan na to? Komisja śledcza jest potrzebna wtedy, kiedy nie działa państwo. Ja pokazałem, że państwo w tej sprawie działało bardzo skutecznie. W półtora miesiąca od informacji, którą KNF przekazał prokuraturze, mamy zarzuty i to zarzuty nie byle jakie, bo to zarzuty działania na szkodę, o gigantyczną szkodę, jeśli chodzi o wymiar finansowy. Chodzi o kupowanie usług, fikcyjnych usług, o sprzedawanie obligacji i innych produktów w ogóle niezwiązanych z GetBackiem przez sieć sprzedaży GetBacka. No chodzi o naprawdę ogromne pieniądze, które w tej sprawie rzeczywiście są na stole. I tutaj komisja śledcza jest niepotrzebna. Potrzeba jest ścigania przez państwo tych, którzy te przestępstwa popełniali, bo mamy do czynienia rzeczywiście z sytuacją być może ostatniej, ale afery, za którą w tle ci prezesi, no to są ludzie stosunkowo młodzi, ale w tle ich mentorzy, no to są ludzie nam bardzo dobrze znani, bo to są ludzie, którzy... Kim są ci mentorzy? Tworzyli system finansowy III Rzeczpospolitej. No ja przypomnę tylko, że GetBack to jest pomysł biznesowy pana Leszka Czarneckiego. To jest pomysł biznesowy, który on stworzył, który on potem kupił przez jeden ze swoich banków. Ten bank sprzedawał obligacje GetBacku i ten bank i pan Czarnecki na tym zarabiali. To ci młodzi ludzie, to są wychowankowie pana Stypułkowskiego, to jest siostrzeniec pani Alicji Kornasiewicz. To są ludzie, którzy nie trafili do biznesu inaczej właśnie niż przez tych, o których mówimy, a ci, o których mówimy, to nie tylko twórcy III RP, no ale to także ludzie związani z byłymi służbami, bo to są tajni współpracownicy tych służb, to jest pani Alicja Kornasiewicz związana z Impex Metalem. No,
to jest tak, że mamy do czynienia rzeczywiście z konstrukcją, która jeśli się jej przyglądamy dzisiaj, to widzimy, jak wielką fikcją była konstrukcja firmy, która zajmowała się wierzytelnościami, a de facto była firmą inwestycyjną. I ale przepraszam, to ja wejdę słowo, żeby tutaj nikt nie miał wątpliwości. Pana zdaniem ten projekt od początku do końca był projektem nakierowanym na wyłudzenie, tak? Na wyciągnięcie pieniędzy. To oczywiście zbada prokuratura. To oczywiście zbada prokuratura. Wiele na to wskazuje, że to nie był przypadkowy pomysł, aby tak pokierować tą firmą, aby ona była firmą rzeczywiście, która zbierała pieniądze z rynku. Okazuje się, że na przykład według tych doniesień prasowych, które mamy, sprzedawano obligacje znajomym inwestorom na gigantyczne pieniądze. Tam się mówi nawet o 144% i te obligacje zostały sfinalizowane. Ci ludzie na tym zarobili, więc ci, którzy dzisiaj stracili na GetBacku, no są w sytuacji szczególnie trudnej, bo wiemy już, że na pewno są tacy, którzy nie tylko kupowali te obligacje na ogromny procent, ale także mogli tą operację szczęśliwie zakończyć i na tym zarobić. No to jest absolutnie kwestia wyjaśnienia przez państwo, bo rzeczywiście mamy do czynienia z powiązaniami, które no, prowadzą nas do samego jądra ludzi rządzących finansami w III Rzeczpospolitej. No dobrze, ale panie ministrze, pan powiedział o tym, że jak tylko no, powiedzmy sprawa już jakby na tyle urosła, że stała się już ewidentna dla, no, nawet dla osób, które przecież na co dzień nie śledzą i nie monitorują takich spraw, no, chociażby dla pana premiera Mateusza Morawieckiego, i zaczęły działać instytucje państwa, to w błyskawicznym tempie doszło do postawienia zarzutu, zatrzymania i tak dalej. A proszę powiedzieć, jak pan ocenia ten okres do tego momentu? Czy nie jest tak, że mimo wszystko polskie służby no tutaj coś przespały? Czy są do tego... I pozwoliły rozwinąć się na tyle, na ile się rozwinął GetBack? Mieliśmy, że GetBack to jest rok 2012, w lipcu 2017 wchodzi na giełdę i mieliśmy sytuację, w której no, wszystkie reguły gry powinny być przestrzegane. To znaczy, to nie jest tak, że każdą spółkę giełdową zaczynają sprawdzać od razu służby. Najpierw są audytorzy, są domy maklerskie, jest komitet audytu, jest rada nadzorcza, są organy spółki, są obowiązki sprawozdawcze, jest konieczność informowania KNF-u i tak dalej, i tak dalej. To wszystko nie działało i to jest sytuacja, co do której rzeczywiście państwo polskie musi z tego wyciągnąć wnioski. Myśmy zresztą całkiem niedawno przeprowadzili reformę audytu. Rozdzieliliśmy audyt od doradztwa, wprowadziliśmy na przykład krytykowaną przez właśnie audytorów wówczas konieczność częstszej rotacji firm audytujących duże spółki, tak zwane jednostki zaufania publicznego. Żeby nie powstawały na zamówienie. Żeby tak? nie było tak jak z Deloitte'em i właśnie GetBackiem, czyli sytuacją, w której wszystko wskazuje na to, firma audytująca przymykała oczy na generowaną stratę, na przykład transakcje na rynku. Ta słynna transakcja wykupienia firmy windykacyjnej z Bydgoszczy, gdzie zapłacono za nią wielokrotnie więcej niż firma, która ją kupiła całkiem chwilę wcześniej. I GetBack, no, zdaje się, że przepłacił. Oczywiście informacje były takie oficjalne, że jest to wartość rynkowa, no ale od tego mamy komitet audytu, radę nadzorczą, audytorów, no, cały system giełdowy, aby inwestorzy czuli się bezpiecznie. Tu inwestorzy byli wprowadzani w błąd i w momencie, w którym KNF powziął takie informacje, od razu rozpoczął odpowiednie procedury, które do dzisiaj kończą się zarzutami i sprawami karnymi. Natomiast rzeczywiście te wewnętrzne mechanizmy giełdowe nie zadziałały. Jeśli mówimy, że ktoś zarobił na GetBacku, to ci wszyscy, którzy w tym pośredniczyli czy uczestniczyli, i naprawdę z tego rzeczywiście musimy wyciągnąć wnioski jako państwo. Panie ministrze, na sam koniec jedno pytanie. Zmieniamy temat. Jeszcze jedno dodatkowe pytanie dotyczące tak zwanej specustawy mieszkaniowej. To jeden, ona wiąże się z kolei z jednym ze sztandarowych projektów i zapowiedzi przedwyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Przynajmniej od strony rządowej ta ustawa, specustawa jest już faktem. To w takim razie, kiedy ona się w ogóle stanie obowiązującym prawem w Polsce?
No, jak zostanie przyjęta przez parlament. Tak, to wiemy, znamy procedurę, ale chociażby kiedy parlament może skończyć nad nią pracę, czy no, jeżeli nadzieję, to jest specustawa, to czy będzie w specjalnym trybie procedował nad nią? Nie, znaczy będzie pracował tak jak nad każdym innym projektem ustawy. To nie jest łatwy projekt, na pewno będzie wymagał wyjaśnienia i dyskusji. Tutaj od tego nie uciekamy. Gotowi jesteśmy z posłami i senatorami o tym oczywiście rozmawiać, ale chcielibyśmy, aby te projekty zostały zamknięte, jeśli chodzi o etap prac parlamentarnych w lipcu, tak aby można było w sierpniu te projekty podpisać i aby one od jesieni już obowiązywały, bo to dwa projekty. Jeden to ułatwiający realizację inwestycji mieszkaniowych, czyli tak zwana specustawa mieszkaniowa, o której powiedziała pani redaktor, a drugi bardziej społeczny, czyli wsparcie dla tych mniej zamożnych w dopłatach do czynszów, po to, aby pobudzać nowe inwestycje mieszkaniowe i aby pomagać tym, którzy mają niższe dochody. Ten z kolei program ma zacząć działać od przyszłego roku, tak? Tak, nic tutaj się nie zmieniło. Tak, tutaj się nic nie zmieniło od 1 stycznia, natomiast chcielibyśmy tak tą ustawę skonstruować, aby inwestycje, które będą oddawane nawet jesienią tego roku, były już objęte potem programem dopłat od 1 stycznia. Bardzo dziękuję. Pan minister Artur Soboń, wiceszef resortu inwestycji i rozwoju, był gościem Sygnałów Dnia. Bardzo dziękuję. Była to rozmowa dnia.